Siema, witajcie. 1 lipca 2020 roku. Drugi dzień challenge'u. Jesteśmy w Lidlu. Ja przed chwilą zrealizowałem zakupy. Zgadnijcie, co upolowałem i ile wydałem. Cóż, muszę wam powiedzieć, że wczoraj miałem do wydania funta. Głodowałem trochę, było źle. Zjadłem 2 pączki w pracy, trochę czerstwe. No ale dałem radę, tak? Dzisiaj byłem na tyle głodny, że musiałem walczyć z jednym dżentelmenem o to, aby zadbać o swoje wyżywienie. A teraz przejdźmy do rzeczy, co się udało upolować. Więc tak, kanapka z tuna, czyli kanapka z tuńczykiem i z kornem z kukurydzą. Jakaś tutaj pasta, może się przyda do czegoś. Mamy tutaj świetne, fantastyczne owoce, które bardzo lubię. 20 pensów oczywiście. To, co wszystko widzicie tutaj, to jest 20 pensów. Trzy opakowania świetnych owoców. Mamy też ziemniaczki z masełkiem, tak? Po 20 pensów. Wczoraj były po 70 pensów, dzisiaj są po 20 pensów. Moi drodzy, to wszystko razem, to co widzicie tutaj, ile łącznie? Rachunek jest gotowy. Funt 40, czy tam złote 40, jak wolicie. Czy to jest dużo? Czy to jest mało? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. W dalszym ciągu zostało 60 pensów. Te 60 pensów, które tutaj widzicie, które mogę wydać jeszcze w dniu dzisiejszym, jakbym jeszcze zgłodniał. Zasubskrybujcie mój kanał, trzymajcie za mnie kciuki. A jeżeli jesteście bardzo zainteresowani, to pokażę wam, jak musiałem walczyć z tym dżentelmenem o półkę, o tą redukcję, bo ta redukcja się mieści tam na samym końcu. Patrzcie, ludzie stoją i próbują coś jeszcze wybrać, dobrać. A wszystko za 20 pensów, co było do wzięcia. To kryniak już tutaj się zajął. Najlepsze są te owoce, bo no, nie oszukujmy się, witaminy to jest podstawa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zasubskrybujcie, polajkujcie, udostępnijcie i trzymajcie za mnie kciuki. Na razie, hej!